Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, Helkes. Dzisiaj przypominam oczywiście o kodzie promocyjnym, jaki jest kod Kroxy przez 2x. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, możesz sobie użyć kodu, klikasz sobie promo kod, bądź lubisz się z niego zepsuł i wpisujesz kodzik Kroxy przez 2x, daj ci 10% za każdej wpłaty, dodatkowo kasa dla nowych użytkowników na start. Druga linijka opisu oczywiście, konkursy od wuja Kroko na taką ładną kosę, więc możesz oczywiście sobie dołączyć, możesz oczywiście łapę zostawić, komentarzyk, a my... No, kręcimy skrzynką $1000, jakiś batelek, który by się przydało na sam początek odcinka, żeby go tak troszkę rozkręcić. Wrzuciłbym troszkę skrzyneczek takich, które lubimy najbardziej i które oczywiście, no liczę, że w końcu mi oddadzą, czyli skrzynka min w sztukach 5, taka bitewka. Tworzymy oczywiście jak najbardziej, wrzucamy bota i zobaczymy, czy w końcu uda mi się jakąś kosę zdobyć z tej skrzynki min. Byłbym naprawdę w niebo wzięty, jakby w końcu mi się udało ją zdobyć. Pierwsze otwarcie, Kawahasimo dla nas, 63 dolce w statraku, więc nie zaczynamy aż tak źle. Jest na pewno otwarcie na plus. No tutaj, kurczę, będzie nas trochę gonił oponent, jednak niekoniecznie, bo tylko 13 dolców ten kałach. No ale zobaczmy, jest Mehdi, 30 dolców, 16, okej. Okay. Jest to minimal wear, no ale my tu liczymy na noże jakieś, znowu to Mehdi, P250, no i ostatnie otwarcie, zobaczmy, 180 dolców wydałem, tylko przypominam, Cortisera na koniec i jest to otwarcie no na 0, no. 187, no delikatnie na plus, znaczy no otwarcie. Bitewka oczywiście, dobra, stwórzmy jeszcze raz jakąś bitwę, może dzisiaj wszystko na bitwy? Wyjdzie w praniu, ale dobra, wrzućmy sobie tutaj może skrzynki covert. Z2, skirmish z 1, to jest ta za 8, nightlife z 2, bo to też taka skrzynka simpatyczna. Do tego tutaj takie, pongowskiego też jedno wrzucimy. Counter-Strike 2, niech też będzie. Weaponsy, Quarter Billion, Onyxia, też bardzo fajna skrzynka. No i 150 dolców taka batla, więc no trochę tych skrzynek tutaj wrzuciłem. 150 dolców, jak na tutaj 13 skrzynek. Jest ok, jest różnorodnie przede wszystkim. No i zobaczmy, pierwsze skrzynki covert lecą na pierwszy ogień, CZ dla nas. No tutaj równie słabo dla obu, niestety. Kolejne otwarcie, P90, Asimov. No, jakaś tam delikatna przewaga jest, no zobaczmy dalej, skrzynka weapons, zobaczmy ile to będzie kosztować. No patrzcie, tutaj w stat tracku, aha, bo to jest, nie, to jest field tested i patrz, w stat tracku field tested kosztuje, ile? 9 groszy, 9 centów, przepraszam, 9 centów więcej. No dobra, niż samo field tested, okej, okay, spoko. 2NN5, tyle kosztuje kałaszek Neon Revolution. No, Onyxia dosyć przeciętnie, nie będę ukrywał. Zobaczmy, co ta nam tutaj rzuci. Gloczek ładny, ale no niestety, no skarb nie kosztuje zbyt wiele. Zobaczymy, otwarcie kolejne. Po kałachu, równie oba, tutaj równie słabiutko niestety. No ta MK, no trochę ona, no właśnie, 40 dolców. No i tracimy niestety, no ale zobaczmy, może dalej coś tutaj jeszcze nam się odwrócić losy tej bitwy, no fajnie by było to odwrócić. AWP do skauta, 15 do 8, okej, okay, dwie ostatnie skrzynie, zobaczmy. No nie wiem ile ta MK będzie kosztować szczerze, no ale to jest dalej spora strata, no byśmy musieli coś za 30 dolków trafić. No i to się nie wydarzy, no to się nie wydarzy niestety. Tą bitwę niestety no przegrywamy, no nie podoba mi się to, no ale no czasem też tak bywa, tak? Nie można mieć zawsze wszystkiego. Zobaczmy teraz może, wrzućmy Supreme Case, nie wiem czy wrzucałem w poprzedniej bitwie, chyba nie. Tak mi się wydaje, wrzućmy z 2 nightlife, niech będzie ta, bo fajnie wygląda, tutaj trochę po wyglądzie będę leciał te skrzynki. No wrzućmy te onyxy, dajmy jeszcze jedną szansę im tutaj, wrzućmy coś takiego. Unique, special, niech będzie premka, 250, czyli tak stopniowo do góry idziemy z tą wartością tych bitewek naszych. No okej, okay. Zobaczmy. Play with bot i lecimy, 14 skrzynek tym razem. No i zobaczmy, pierw leci skrzynka chyba premium, więc zobaczmy, czy będą faktycznie tutaj premium dropy. No jest naprawdę solidnie, 51 dolców do 33, no bardzo ładnie tutaj ta skrzynia rzuciła. No tutaj, $23, no, słabiutko,
MP7 znowu, no ciut lepiej, ale no niestety tracimy tym dropem do tego USPA, no ale overall jesteśmy i tak na prowadzeniu. Zobaczmy Onyx jeszcze raz, MK Desolate Space, no ta MK, kurczę, 5 dolców, to jest naprawdę bardzo mało jak na tą MK, a ta MK jest naprawdę sympatyczna, to jest w ogóle MK, którą pierwszego Ace'a w życiu zrobiłem. Miałem kiedyś film na kanale, no ale mówiłem pewnie jakiś czas temu, że no miałem ileś tam filmów jakiś właśnie typu mój pierwszy Ace, czy właśnie mój rok, pierwszy rok na YouTube, czy coś takiego. No ale te filmy mi w pewnym momencie zniknęły z kanału i do dziś nie wiem, czy ja je sam przez przypadek usunąłem, czy nie wiem, czy one same się usunęły, czy może ktoś temu pomógł, żeby one zniknęły. No nie mam pojęcia, jak to tam się wydarzyło. No ale i tak już tego no niestety nie odzyskam po tylu latach, no bo to było kiedy? Pierwszy rok na YouTube. No, kanał 2015 założyłem, no to w 2016 roku, no to naprawdę to już jest nie do odzyskania. No zobaczmy, czy przewaga w tej bitwie jest do odzyskania. 5-7 case harden, 13 dolców, no jest 10-12 dolców straty. I ostatnia skrzynia? No nie, no tutaj już nie ma opcji, żeby to się udało. No i druga bitwa przegrana, no coś tutaj ewidentnie się zacięło. Nie wiem, czy generalnie wolicie filmy, gdzie w większości skupiam się na battlach, ale dzisiaj tak mówię, kurczę, no skupimy się na case battlekach. Mam nadzieję, że widz jest z tego powodu zadowolony. No 300 dolców teraz, no jak ta bitwa nie odda, no to już będzie mi naprawdę bardzo przykro. Zostanie mi wtedy $300 na dalszy opening. 10 skrzynek tym razem, no coraz to bardziej w dół lecimy z tą ilością skrzynek. No Harden niestety zawiódł. Zobaczmy dalej, Killjoy chyba się ta skrzynka nazywała. Tutaj powoli do tego Hellcase'ika wracam, już sobie poprzypomniałeś te niektóre skrzynki, więc możecie pisać propozycje, jakie mamy otworzyć w another video. No tutaj ten UMP na 20 dolców, no ale okej. Okay. Scoutik 21, też w sumie tragedii. Oj, tragedii nie ma, no ale tutaj... No tutaj tragedia się wydarzyła, 120 dolców, MK Hellfire w statraku, minimal wear, no niestety, no tutaj, czy jest jeszcze potencjał tak naprawdę, żeby do tego wrócić? Nie mam pojęcia, no mamy stratę $100, więc tutaj naprawdę mówię, musiał coś konkretnego sypnąć. No a dzisiaj z tymi konkretnymi dropami, no tak średnio, no wygraliśmy pierwszą bitwę, a potem już tak, no nic się specjalnie ruszyć nie chce, zobaczmy, 80 dolców. No, jakby tutaj coś... No nie, no to już niestety. No ta MK zbyt duży difference zrobiła. No dobra, $306. No to zjedźmy niżej i inne skrzynki teraz. Spróbujmy jakieś takie też z kategorii tych droższych porzucać. Tego się nie pizgaliśmy, tego też nie, to też nie. 190 dolców już tu jest. Rzućmy to. No i jeszcze możemy tutaj dorzucić z 14 dolków chyba, z tego co dobrze liczę. Nie byłem dobry z matematyki potem. Znaczy na początku byłem, ale potem już tak średnio. Czy tyle mogę? Braknie, ale to mogę jak najbardziej. No dobra, no to Alin. No tak Alin, to zróbmy na 3 osoby. No i liczymy, że tym razem ta ostatnia bitwa nam tutaj da zarobić. No jak nie, no to będzie mi przykro. I spróbujemy w następnym filmie się odkuć. No nie pozostaje mi wtedy nic innego. Zobaczmy, pierwsze otwarcie, po kałachu, MK, okej, okay, po 40, zobaczmy Source 2, co nam tutaj zaproponuje, AWP-ki 2, tylko Scout, okej, okay. Niech będzie, delikatna tutaj przewaga, no ten Prince nie będzie niestety trochę kosztował, ale te Kaimany kosztują więcej, z dalej delikatną przewagę utrzymujemy, no ale teraz ile Orion, no 91, no właśnie. Ja muszę coś w końcu trafić, stary. No to jest niemożliwe, żeby tyle skrzynek nic nie trafić. 20 dolców straty. Zobaczmy, to są drogie skrzynki, naprawdę. USP 10 i ostatnie otwarcie. Proszę. Proszę najmniej w końcu zarobić, no nie. No dobra. No to chyba co? No zostało spróbować jutro. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. 10% więcej, przypominam, z kodem Roxy, jak jesteś osobą pełnoletnią. A jeśli zanim żegnam, widzimy się jutro. Komentarze, łapa w górę. Siema.